Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam w moim kolejnym wideo poświęconym moim zmaganiom z wyszukiwarką YouTube oraz z marketingiem wideo online. No, zaczynałem, jak wszyscy, którzy śledzą moje losy, skromnie od zakupu kamery typu Everio i prostych, najprostszych filmików w najgorszej jakości wysyłanych na YouTube. No, był to okres jakiś uczenia się. Powoli zaczynam opanowywać program Pinnacle 14 Ultimate Studio i coraz poważniej myślę nad programem Sony Vegas i oddzielnym komputerem. W tej chwili jeden z moich pokojów dosłownie zmienił się w studio filmowe. Zakupiłem dwie profesjonalne lampy. Tutaj. Jedna tutaj, druga tutaj. No, są jeszcze dwie lampy typu lampy konstrukcyjne, najtańsze, chińskie, bodajże po 70 zł sztuka z żarnikami. No i trzy lampy fluorescencyjne ze świetlówkami, które gdzieś tam znalazłem w garażu. No, do tego dokupiony mikrofon Everio, znaczy mikrofon GVC do kamery Everio, ramię do tego mikrofonu. No niestety nie obeszło się też bez nowego laptopa, także no jest to pewien wysiłek finansowy i organizacyjny. No, problem polega tylko na tym, że jak na razie wszystko mi się zwraca. Są już pierwsi pacjenci powołujący się na moje wideo. Są już pierwsi kursanci ośrodka szkolenia, też kursant, którzy powołują się na obejrzane wideo, które zadecydowało o ich motywacji do zapisania się do danej nauki jazdy, także można powiedzieć, sprawy poruszają się szybko do przodu. Myślę, że po 1 listopada zakupię już jakąś domenę. Jeszcze nie wiem, czy .com, czy .com.pl, czy .pl. W każdym razie zablokowałem już sobie konto Google i konto YouTube, które będę poświęcał tylko marketingowi wideo przez internet. No, przynajmniej w mojej niszy medycyny pracy, psychotestów, badań okresowych jest to ziemia niczyja. Przynajmniej do niedawna, w tej chwili to już jest moja, wyrabiam tam sobie co chcę. Jeżeli chodzi o prawo jazdy Wrocław, powoli firma Kursant przebija się ze swoim kanałem YouTube. No, mamy pełno pomysłów na nowe filmy, no chyba zawsze będziemy mieli. Także w tym tempie, co to idzie, zawsze pojawiają się nowe ciekawe pomysły, nowe problemy do rozwiązania. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, o czym oczywiście nie omieszkam poinformować. Oczywiście w następnym wideo na YouTube. Także jeżeli masz jakąś uwagę, jakieś komentarze, no mam nadzieję, że niezbyt krytyczne, to zapraszam czy poprzez formularze kontaktowe YouTube'a, czy poprzez formularze kontaktowe, komentarze na moich stronach internetowych. Oczywiście już niedługo na nowej stronie internetowej Video Marketing Online. Jeszcze nie wiem tylko, jaka będzie końcówka domeny. Nic, dziękuję bardzo. Mówił Darek Kraśnicki.